Jesteśmy w pokoju dowódcy grupy operacyjnej KBW. Nie zawsze jest tu tak cicho jak dziś. Nie zawsze można spokojnie przygotować się do zajęć, a powierzony powiat obrzucić na mapie przelotnym spojrzeniem. Taki czas wypełniony jest w życiu żołnierza intensywnym szkoleniem i nauką, których egzaminem jest walka w terenie. Brawo! Na dwa kroki, otąd! Baczność! Na rękę! Ruń! Postawa szelnicza! W terenie grasuje kilku zbirów, wlokących za sobą z okresu wojny i pierwszych powojennych lat konspiracyjny posmak łatwego bandyckiego życia. Dawniej mordowali, niszczyli za parawanem wolnościowych haseł, dziś, nie mogąc rozwijać swych bandycko-szpiegowskich zdolności, zadawalają się kasą obrabowanej spółdzielni, czy marnym zegarkiem i pieniędzmi wyciągniętymi z kieszeni wystraszonego pasażera. Trzeba natychmiast powiadomić najbliższy posterunek. Prędzej, prędzej! Każda stracona minuta zwiększa szanse ucieczki bandytów. Tak, plutonowy, udacie się na miejsce napadu. Proszę Wisłę! Wisłę! Szybciej! Halo! Wisła? Halo Wisła? Wisła! Halo! Dajcie 02! 02! Tak! 02! Zero dwa, tak? 02, słucham. Co? Napad? Na samochód osobowy? Ilu? Trzech. Gdzie? Chwileczkę. Na szosie Rutka. Dwie godziny temu poszli w kierunku lasu Zebry. To przyjdzie? Szef UBP i komendant MO. Dobrze, czekam. Tak. Teraz każda minuta decyduje. Dajcie 05.
Zarządźcie alarm dla pierwszego i drugiego plutonu. Przygotujcie 2 radiostacje, 2 psy śledcze i zameldujcie się do mnie. Otrzymacie zadanie. Po wydaniu poleceń szefowi sztabu, dowódca grupy operacyjnej analizuje sytuację wspólnie z szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i komendantem Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej. Trzeba uzgodnić decyzję, omówić współdziałanie i szczegóły pościgu. Pluton już gotów. Pomocnik dowódcy plutonu sprawdza sprzęt i ekwipunek. Dowódca grupy operacyjnej stawia dowódcy plutonu zadanie na pościg. Od miejsca dokonanego napadu rozpoczniecie pościg po śladach w kierunku ucieczki bandy z zadaniem jej ujęcia lub likwidacji na odcinku drogi Bielec, Garbów i Michałki Józefów. Drugi pluton zorganizuje działania zaporowe. Poza drugim plutonem w terenie żadne grupy KBW, UBP i MO nie działają. Teraz jeszcze dowódca grupy operacyjnej postawi zadanie dowódcy drugiego plutonu na organizację działań zaporowych i za chwilę odjazd. Przyjrzyjmy się, jak pluton podzielony na dwie grupy, jedna pod dowództwem dowódcy plutonu, druga pomocnika dowódcy, zaladowuje się na samochody. Każdy z żołnierzy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest prawidłowe wsiadanie i rozmieszczenie na samochodzie. Teraz jak najszybciej na miejsce. Grupa przybywa na miejsce napadu. Pluton szybko i sprawnie rozładował się i według rozkazu dowódcy grupy pościgowej zajmuje stanowiska wyjściowe. Oficerowie rozmawiają z poszkodowanymi, ustalając rysopisy bandytów, szczegóły napadu i kierunek ucieczki. Wyjaśnienie okoliczności napadu, rysopisy bandy i kierunek ucieczki mogą w dużym stopniu ułatwić pościg i ujęcie sprawców. Tymczasem przewodnik udaje się na miejsce zabezpieczonego śladu. Gdzie był szef? Tak. Gdzie ślad? Tu. Zabezpieczyłem i oznaczyłem go patykami. Prowadzi w kierunku lasu. Biegaj. Biegaj, Dan. Biegaj. Gdy dowódca wydaje rozkazy dowódcom drużyn, przewodnik przygotowuje linkę. Pies natomiast biega swobodnie, wykorzystując ostatnie minuty na odpoczynek. Pluton przygotowany do pościgu. Radiotelegrafiści nadają meldunek o rozpoczęciu działań.
Grupa rozpoczęła pościg. Za przewodnikiem wybiega ubezpieczenie. Dmuchaj ślad. Dan, dmuchaj ślad. Dmuchaj. Następnie lewa i prawa podgrupa. Wybiega odwód dowódcy plutonu z radiostacjami i drugim psem, którego dowódca użyje w razie potrzeby. Przyjrzyjmy się ugrupowaniu plutonu na szkicu. Oto ślad. Na śladzie pracuje pies. W odległościach uzależnionych od terenu w lewo i w prawo od ścieżki śladu ubezpieczenie przewodnika. Po bokach podgrupy lewa i prawa prowadzące pościg równolegdy. W głębi dowódca plutonu z odwodem. Zwróćcie uwagę, że poza psem nikt nie depcze śladu. Prowadzić pościg po widocznym śladzie. Trudniej, gdy ślad jest niewidoczny. Na trawie jedynie dobrze wyszkolony pies wskaże drogę ucieczki. Trudniej jest prowadzić pościg w gąszczu leśnym, który specjalnie wybrali bandyci. Pościg staje się coraz trudniejszy i bardziej uciążliwy. Gęste krzaki i ostre pnie drzew ranią ręce, drą ubrania. Grząskie bagna, porośnięte sitowiem moczary, grożą w każdej chwili wpadnięciem po pas. Bandyci, wybierając tę drogę ucieczki, liczyli na zmylenie śladów, szybkie zmęczenie pościgu. Lecz wyszkolenie, upór i ofiarność żołnierza pokonają te przeszkody. Ki diabel, a cóż to znowu za ludzie? Ni to wojsko, ni to milicja, uzbrojeni? Dlaczego tak biegną? My ich znamy. Znamy z morderstw, rabunków, napadów. Znamy was od czasów, gdyście strzelali w lasach, mordowali patriotów i wydawali ich gestapowcom. Znamy was i teraz, gdy zamieniliście żołd na dolary, a politykę na rabunek. Znamy i nie spuścimy z was wzroku, choćbyście zaszyli się w najciemniejsze gęstwiny. Dowódca pościgu zauważył chłopa. Wysyła więc patrol, który ustali, kto to i co widział. Tak, widział bandytów. Wy z tej wioski? Tak. Gdzie zwiali? Tamuj, uzbrojeni byli.
Szukają, sukinsyny. Zostań z nimi. Lecę do Cichego. Niech wieje. Na drodze położonej na kierunku ucieczki bandy, drugi pluton zorganizował zaporę. Oto zasadzka i patrol kontrolujący odcinek. Obserwator skryty w rozłożystej koronie wysokiego drzewa obserwuje przedpole. A oto rozmieszczenie elementów zapory na szkicu. Dowódca plutonu, patrol, obserwator, dowódca drużyny, zasadzka, pas obserwacji i kierunki ognia. Lecz wróćmy na drogę. Obserwator zapory coś zauważył. Cóż to za człowiek? Biegnie w kierunku, skąd spodziewamy się bandytów, jakby im na spotkanie. Trzeba uprzedzić dowódcę. Dowódca, na przedpolu osobnik. Dowódca, na przedpolu osobnik. Dowódca zapory wysyła patrol, aby zatrzymać podejrzanego osobnika. O, ma nawet broń. Uwaga, banda! Coraz im ciaśniej. Widząc na swej drodze żołnierzy, bandyci zmieniają kierunek ucieczki. Dowódca zapory udaje się z odwodem w pościg. Pluton pościgowy. Dowódca zapory, widząc ukazującą się grupę pościgową, sygnalizuje dowódcy plutonu zmianę kierunku ucieczki bandy i wraca z poderwanym za bandytami odwodem wraz z zatrzymanym przez patrol osobnikiem. Zanalizujmy dotychczasową sytuację na szkicu. Oto miejsce napadu na szosie Rutka, na które z dowództwa grupy operacyjnej wyruszył pierwszy pluton. Drugi pluton udał się na kierunek ucieczki bandy i utworzył zaporę. Ciemny ślad to ślad bandy. Biegnie on w kierunku na zaporę. Mały ślad to współpracownik bandy. Przenieśmy się w rejon zapory. Współpracownika zapora zlikwidowała. Nie zdążył on spotkać się z bandą. Ta ostrzelała patrol i zmieniła kierunek. Dowódca zapory po zasygnalizowaniu dowódcy plutonu pościgowego zmiany kierunku melduje drogą radiową do dowódcy grupy operacyjnej o spotkaniu z bandą i podaje zmieniony kierunek ucieczki. Wyjść. Obywatelu kapitanie, melduje się z depeszą. Melduje, że o godzinie 11.45 banda w sile trzech natknęła się na patrol, który ostrzelała i uciekła w kierunku północno-wschodnim. Pierwszy pluton kontynuuje pościg. Dajcie 05. Zameldujcie się do mnie.
Melduję się na rozkaz. Jakie są wasze propozycje w związku z zaistniałą sytuacją? Proponuję siłami trzeciego plutonu wystawić dodatkową zaporę na prawdopodobnym kierunku ucieczki bandy na skraju lasu Rokitnica, Piaskowice. Zgadzam się. Przydzielcie im radiostację, wyślijcie z nimi pomocnika do spraw operacyjnych, zawiadomcie o sytuacji pododdziały w terenie. Pytania są? Nie ma. Rozkaz został natychmiast wykonany i trzeci pluton tworzy na nowym kierunku ucieczki drugą zaporę. Banda czuje się osaczoną. Aby utrudnić pościg, rozchodzi się w dwie różne strony. Grupa pościgowa zaległa na rozdwojeniu się śladów. W tym miejscu bandyci się rozeszli. Przewodnik sygnalizuje, dowódca do mnie. Dowódca z kolei wzywa dowódców drużyn i dzieli pluton na dwie grupy. Za śladem dwóch bandytów uciekających w prawo wydzielił dwie drużyny i psa, który dotychczas pracował na śladzie. Na pojedynczy ślad skręcający w lewo przez pola wysłał jedną drużynę pod dowództwem swego pomocnika, przydzielając mu radiostację i drugiego psa ze swego odwodu. Udajmy się za dwoma bandytami, którzy czując za sobą wzmożone tempo pościgu, zaszyli się znowu w gęsty las. Pies staje się niespokojny. Przewodnik ostrzega dowódcę grupy. Podejrzane miejsce trzeba okrążyć. Radiotelegrafiści nadają meldunek do dowódcy grupy operacyjnej o natrafieniu na kryjówkę. 02, 02. 22, 22, 44, 44, 46, 46, 12, 15, 05... 05, ja zrozumiałeś, podjął. Wejść! Do dowódcy GO. Odnaleźliśmy kryjówkę bandy. Przystępujemy do okrążenia i likwidacji. Zajmując stanowiska ogniowe, należy pamiętać o stałej gotowości bojowej, o maskowaniu i dogodnej obserwacji. Kryjówka otoczona. Dobrze. Widzicie ten mały świerk? Widzę. Pod krzakiem jest kryjówka. W niej mogą być bandyci. Wydzielicie dwóch żołnierzy. Jeden otworzy pokrywę kryjówki i wezwie bandytów do poddania się. Drugi będzie go ubezpieczał. W razie nieusłuchania rozkazu, by strzelić do środka rakietę. Poddać się! Odrzucić broń! Pojedynczo wychodzić! Jesteście otoczeni przez wojsko!
Jeśli nie poddacie się, zarzucimy was granatami. Bandyci nie mają zamiaru poddać się. Trzeba ich ująć żywcem. Aby zmusić do wyjścia, strzelono do kryjówki rakietę. Jeden ma już dość walki. Ogień rakiety poparzył mu twarz. Drugi jednak broni się. Otworzono ogień ponad głową bandyty. Do ataku skoczył pies. Z tyłu skoczył żołnierz. Taki koniec czeka każdego, kto podniesie rękę na władzę ludową. Oto trofea ostatniego rabunku. Z tej broni już nikt nie zginie. Grupa zdała egzamin. Zwyciężyła ideowość, wyszkolenie i ofiarność żołnierza KBW. Dwóch bandytów ujęto. Gdzież jednak jest trzeci? Trzeci próbuje zmylić ślady. Przeszedł rzekę. Ślad został zgubiony. Pies nie może podjąć wiatru. Pluton zaległ. Przewodnik woła dowódcę grupy i wraz z nim patrolują brzeg. Może bandyta nie przeszedł rzeki, lecz poszedł nią wzdłuż i wyszedł na ten sam brzeg? Musimy wśród wielu śladów znaleźć właściwy. Tu szedł pastuch. Ślady krów, bose nogi, kolejny wozu. A to co za ślady? Pies podjął woń bandyty, a więc stary bandycki kruczek się nie udał. Pies nie zgubi śladu nawet na ruchliwej drodze. Bandyta bał się iść przez wieś. Kluczył, uciekał ogrodami, mijał zabudowania. Przez pola, lasy, bagna, pokonując wiele przeszkód, drużyna uparcie ściga bandytę. Pot zalewający oczy,
Zmęczenie, uciekające wodą ubrania utrudniają pościg. Lecz bandytę musimy dopędzić. Musimy za wszelką cenę dopędzić i ująć. Po zlikwidowaniu dwóch bandytów w kryjówce, pościg dążący po trzecim śladzie wzmógł tempo. Ślady prowadzą do pojedynczej, stojącej na uboczu kolonii. Czyżby tu ukrył się bandyta? Trzeba ją otoczyć. Zachowanie się psa wskazuje, że tędy przechodził bandyta. Gospodarz naturalnie nikogo nie widział i w ogóle dziwi się, że go o coś podejrzewają. Co? U mnie? Nie było nikogo. Ano, zobaczymy. A to co? Nieznajomy, prawda? Powiadomiony dowódca drużyny udaje się na miejsce walki. Radiotelegrafiści nadają meldunek o schwytaniu trzeciego bandyty. Ceylon, Ceylon, Ceylon. Jajkierka, jajkierka. 02, 02, 33, 33, 33, 33, 44, 55. O, cały magazyn. 55, jak zrozumiałeś, odbiór. Może to nie twoje? Padło się, co? Obywatelu kapitanie, trzecia drużyna pierwszego plutonu ujęła ściganego bandytę żywcem i zatrzymała jego współpracownika. Strat własnych nie było. Melduje pomocnik dowódcy plutonu, plutonowy Rolak. Za wzorowe wykonanie bojowego zadania w imieniu służby wyrażam wam i waszej drużynie podziękowanie. Tak oto zakończył się pościg za bandą. Uśmiechają się nasi zetępowcy. Egzamin w walce zdali na piątkę. Wynik? Schwytano trzech bandytów, współpracownika i meliniarza. Dzisiejszymi osiągnięciami podzielą się niewątpliwie z kolegami na otwartych zebraniach swojej organizacji. Ludność okoliczna będzie mogła żyć i pracować w spokoju. Na straży jej bezpieczeństwa stoją wierni synowie narodu. Nasi ofiarni i bohaterscy żołnierze KBW.